Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirt Rally 2.0. Patrzcie, dzisiaj mam rękawiczki. Cyk. Także mam nadzieję, że ręce już mi się nie będą ślizgać tak jak ostatnio. Jedziemy sobie dalej. Opel Kadett. Udało się naprawić po ostatnim odcinku specjalnym samochód. Miał dosyć mocno wgnieciony przód. Możecie sobie zobaczyć, co się stało na poprzednim odcineczku. A my sobie startujemy. Mamy tutaj już taką mocno popołudniową porę. Godzina 18 w Hiszpanii gorącej. To co, startujemy. Kurde, już na samym początku taki zakręt. Tutaj w stosunku do poprzedniej konfiguracji, którą miałem, miałem stabilizatory ustawione bardzo sztywno. Teraz ustawiłem sobie tył tak, żeby był bardziej miękki, żeby koła aż tak bardzo nie traciły trakcji przy właśnie takich mocnych manewrach. Przez co samochód może być troszeczkę bardziej ospały, jeśli chodzi o responsywność, ale nie powinien aż tak bardzo łatwo tracić przyczepności na tylne koła. I właśnie to będziemy sobie dzisiaj sprawdzać. Jedziemy sobie ten OS na asfalcie, następny, właściwie całą Hiszpanię mamy asfaltową. Po Hiszpanii czeka nas Argentyna. Ale jeszcze chyba ten OS, mamy 6-kilometrowy zdaje się. I następny będziemy mieli mega, mega długi 14 km. To jest bardzo, bardzo dużo tutaj w Dirtie Rally, uwierzcie mi. Dlatego, że tutaj każdy zakręt się potrafi dłużyć. Serio. Strasznie trudno jest. Zablokowało mi koła. No, i tutaj chyba te stabilizatory pokazały, co potrafią. Jakie ustawiliśmy w takim luźnym trybie. Samochód ładnie się trzymał dupą. Mamy chyba jakiś ostry zjazd z góry. Bo już mi się biegi kończą, bo ja tylko trochę gazu dodaję. No i koniec biegu. O, kurde. Pilot mi się kazał trzymać prawej strony, a tutaj dupa. Jednak trzeba było iść za intuicją. No i przez to uderzenie mogę mieć przedupczone. Krótki odcineczek, 6 km to jest raz, dwa. Bardzo ładnie, poszło mi bardzo ładnie, poza tym ostatnim uderzeniem, gdzie straciłem z 8 sekund. Zaraz zobaczymy, który będę. Nie, ale udało się, jestem pierwszy. No ale mogłem mieć jeszcze lepszy czas. Kurde, dobra, jestem w generalce drugi, jest dobrze, panowie.
I lecimy sobie dalej, jesteśmy dalej w Hiszpanii. Teraz mamy ostatni OS w Hiszpanii, 14, niesamowite 14 km. Nie wiem, czy ta fura wytrzyma. Ostatnie uderzenie było dosyć mocne i z takimi uszkodzeniami oraz z użytymi oponami będę musiał jechać ten OS, więc nie wiem, czy nie lepiej by było powtórzyć sobie poprzedni, bo on trwał tam parę minut i dopiero ruszyć tutaj, nie? Gdzie mamy naprawdę dużo do przejechania. Trochę zabujało. Co blisko? Uratowałem to jeszcze, ale było close call. Jaki fart, to był kurde fart. Co tutaj tak ciasno? Dobra, chyba tutaj będzie sporo zakrętów, więc raczej lepiej się nie nastawiać na jakąś ostrzejszą jazdę. Gdzie ta jedynka? Tutaj? Chyba była jedynka. Nie jedynkowa. Dobra. Mogłem spróbować właśnie teraz na tym sprzęgle, żeby go ustabilizować. Ciekawe, co by się stało. Czyby faktycznie zaczął się lepiej słuchać, czy bym go jeszcze bardziej zestabilizował, nie? A tak to miałem go na zapiętym biegu. Chyba nie jest zbyt dobrze używać sprzęgła na granicy przyczepności opon, nie? Kurde, nie, no jadę od nowa. Okazało się, że nie mogę jechać od nowa, muszę kontynuować, dlatego że skończyły mi się po prostu restarty. Tutaj w Dirt Rally 2.0 masz limit restartów, jaki możesz zrobić na trasie, jeśli jedziesz sobie karierę. Serio, tak jest tutaj. No, auto jest jeszcze spoko, tylko nie podoba mi się ten manewr, co tam zrobiłem. I no, sądzę, że mogłem dużo na nim stracić czasu. Na tyle, że mogę spać w generalce nawet. Chociaż nie, no, aż na general... Jezu, co tu? Na generalkę nie powinno mieć to aż takiego dużego wpływu. Thank you.
jakaś dziwna nawrotka. Same, tutaj jest ten najgorszy makaron tutaj, jak ja to mówię, czyli takie slalomki. Na przykład masz tutaj piątkę, a zaraz dwójeczka, nie? Ślepa w dodatku. I wręcz nawrotka taka. Aha, same dwójki. Zahaczyć przednim kołem pobocza, mnie pchało do lewej. Na pewno nie będzie super. Ale dojechałem. To był naprawdę trudny OS. Jeszcze w nocy. No plus jest taki, że jest ten asfalt. To naprawdę tam może bardziej przyczepnie, nie? Co? Jak to jest możliwe? Kurde. Pierwsza pozycja? Nice. I patrz. We wszystkich tych odcinkach. Pierwszy. Nieźle.
Body damage, well, whooping. A, coś z kołami się stało. Ty macie jeszcze... co się stało z innymi samochodami, nie? Nelson jechał ostrożnie, ale stracił dużo czasu. Musiał bardzo powoli jechać w takim razie, bo zobaczcie, jaka jest różnica. No ale mówię, duży, bardzo długi odcinek, więc tutaj można było sporo ponadrabiać. Pierwszy raz chyba jestem pierwszy, czy nie? No, asfaltowo to nie było aż tak źle, ale udało się wygrać mistrzostwa 3 punktami. Bardzo, bardzo fajnie. 57 tysięcy kredytów za wygraną. Oczywiście ja tych kredytów mam sporo, no ale... Dobra, i słuchajcie, to będzie ostatnie 4 odcinki specjalne Oplem Kadetem. Tutaj sobie zrobimy oczywiście naprawy, wymieniamy sobie. Ja wam teraz zasłaniam kamerką, ale mam 882 473 kredyty. Nie wiem skąd, po prostu mam. Nie zarobiłem tego raczej, ale tak. Mam jakąś chyba jak tam lepszą wersję tego czy coś. Tak, geometria kół, coś się tam stało, musiałem gdzieś uderzyć. Aha, to ten taki mostek, co uderzyłem chyba, nie? To mi się zrypało, tak, to sobie oczywiście naprawiamy. Tutaj już mamy wszystko z upgrade. O, czekaj, co mi się tutaj... Nie naprawiłem, okej. Dobra, silnik wymieniamy. On już tam dostał swoje. Pyk. Naprawiamy. 10 tysięcy kredytów to nie pieniądz, zwłaszcza że zarobiliśmy przed chwilą 50. Możemy ruszać dalej. Tutaj sobie naprawę zrobiliśmy, ok. I ruszamy. I mamy Argentynę. Nie spojrzałem w sumie, ale tu chyba będziemy mieli już shooter, nie? 4 km, bardzo krótki odcineczek. Na początku kręto, a później szybko. Warto zapamiętać, godzina 13, więc dzień, nie powinno być problemu. Zobaczymy, czy automatycznie zmieniły nam się ustawienia samochodu, bo do asfaltu mieliśmy totalnie inne ustawienia niż wcześniej, czekaj, bo... O, nie zmieniły nam się, mamy takie asfaltowe ustawienia. Tak, mamy takie typowo asfaltowe. Ja sobie dyfer ustawię na otwarty. Coś takiego, chociaż... Dobra, zróbmy coś takiego, to jest dziwne. Chodzi mi o to, że jak będę naciskał hamulec, jak będę zwalniał, to żeby dyferencjał był trochę bardziej zablokowany, żeby samochód nie rotował aż tak bardzo, tylko żeby właśnie go tak prostowało. To sprawi, że będzie trochę podsterowny, ale on jest nadsterowny przez ten napęd na tył. Zobaczymy, jaki to da rezultat. Przy przyspieszaniu dyferencjał będzie troszeczkę luźniejszy. Nie wiem właśnie, czy 56, czy 48 dać. Zobaczymy. Skrzynia biegów. Możemy sobie tutaj dać troszeczkę dłuższy bieg, żeby tam starczyło, bo chyba tam mieliśmy kilka prostych, nie? Jeśli chodzi o to, to weźmy sobie może na luźno trochę. I tutaj na twardo dajmy sobie, nie? Przód na twardo. A spróbujmy coś takiego. Zobaczymy, co się będzie działo z samochodem. I tutaj dajmy sobie... A, możemy zostawić tak, jak jest. Możemy dać nawet chyba trochę wyżej samochód. Odrobinkę. Myślę, że to nam nie popsuje nic. Prawdę mówiąc, te ustawienia... Tak, tu możemy chyba sobie jeszcze zmienić. Będziemy jechać na szutrze, więc chciałbym tutaj mieć trochę więcej kontroli. Znaczy, oczywiście hamowanie naprzód pomaga w tym, że jak ustawimy sobie ten powiedzmy suwak, żeby hamować naprzód, no to bardziej wtedy to się przydaje, jeśli chcemy te zakręty brać, tak bardziej rotować samochód hamulcem nożnym, delikatniej, nie, na przykład. Ale tutaj chyba bym chciał mieć więcej kontroli nad autkiem. Mamy tutaj chyba nie tylko szutr, ale i błoto. Zobaczmy, jak wygląda okolica. I wygląda to, że no, będziemy mieli dość wąsko tutaj. To nie jest taki szutr, że szutr, ale to jest kurde błoto. No, zobaczymy, co się będzie działo. Startujemy. Wow. Przyzwyczaiłem się do asfaltu. A tutaj trzeba o 90 stopni kierownicę skręcić, żeby w ogóle skręcić autem. Ojej, coś się dzieje, coś się stało.
Jak pływa teraz dziwnie, nie mogę się przyzwyczaić. To nie jest taki szut, że szut, to jest po prostu chyba błoto i dlatego tak. A my z asfaltu totalne, na to takie totalne błoto żeśmy wbili, nie? Dobra, na początku będziemy mieli full zakrętów. Nie wiem jak się po błocie jeździ, powiem wam. Pierwszy raz, naprawdę. Nie mam pojęcia jak tutaj skręcać, jak manewrować tym. Jest strasznie miękko. Ultra miękko jest, jakbyś kurde poduszkowcem śmigał. Ciekawe czy te ustawienia... coś też pomieszałem z nimi, że jest tak... Gościu! Gościu, ja stąd nie wyjadę. O, shit. W ogóle przeskok z asfaltu na takie błoto. Tutaj się trzeba dużo więcej nakręcić. Dobra, powoli wyjeżdżamy z takich krętych miejsc. Czas trochę rozbujać maszynę. O kurde, o kurde. Jakie wybrzuszenie na środku, dramat. Tutaj jest chociaż czas, żeby wykontrować. Na asfalcie to nie ma czasu kontrolować. Tam od razu masz przyczepność i samochód bardzo szybko reaguje na to, co się dzieje. No tutaj jednak nie jest tak szybko, ale za to trzeba się dużo więcej nakręcić. Już? No bo to 4 km chyba były. To lajcik. Początek był trudny, ale jakoś poszło. Nawet chyba aż tak mocno auto nie uszkodziłem. Nie, jest okej. Okay. Jest w porządku. Karoseria nie ruszona praktycznie. Nawet chyba nie pamiętam, że mocno zahaczył. Dosyć szeroko tu jest, tylko no... O, czas niezbyt. Tam chyba mnie obróciło. Ale zobaczcie, różnice nie są jakieś duże. To jest kwestia 2 sekund. 3. Nie? Można to nadrobić. Pewnie. Nie no, nie poszło tak źle. Dobra. Co my tu... Ua! 4 km to... W drugą stronę teraz. Tak jakby. Chyba tak. Okej. Okay, zobaczymy. Godzina 17, więc już będzie taki wieczór. No, nie do końca. Spoko. Czemu moja postać wygląda jakby miała czarną skórę? Tak to jest... Ja sobie kobitkę wybrałem. Kobitki są najlepsze. To nie jest w drugą stronę, tak wyglądało jakby w drugą. Jakiś dronik. O, ale pięknie. To było miodne, gościu. Co mi się z samochodem się stało, że tak dziwnie brzmi, czy co? Nie mam pojęcia, o co chodzi.
Czy coś z dźwiękiem w grze się stało? Nie, tak jakby nie wiem, do dolotu się coś to stało? Albo z wydechem? Przecież w nic nie uderzyłem. Nie wiem, czy wy to też słyszycie, może to coś mi się z audio popsuło, serio. Coś chyba nie tak z autem. Ale co? Przecież no... Przecież wszystko dobrze było, no. To jak ciemno jest, kurde. Coś się zdupiło, ale nie wiem co. Nowy silnik jest chyba. Dobra, teraz będą te ciulaste zakręty. Mostek. Kurde, ja chciałem na mostek wjechać! Cholera. Ale powiem wam, że rękawiczki są rowerowe rękawiczki, nie są jakieś tam niesamowite. Dają radę, naprawdę grip jest dużo, dużo lepszy. I jestem w stanie tą kierownicę utrzymać teraz na spokojnie. Mega, mega ulepszenie jazdy. W sensie feelingu z jazdy, bo ta moja jazda to różnie była. Ale jest lepiej na pewno, no. Miałem całą mokrą kierownicę po jednym OS-ie, no to... Hello. Strasznie, strasznie tu jest. To jest błoto, ja nie wiem co to, jakieś kurde offroady takie. Daj spokój, jakieś góry, nie? Ja, nie no, tutaj na pewno nie będę miał dobrego czasu. Coś mi się za autem stało. Ech. Paskudnie, paskudnie. W drugą stronę lepiej mi poszło. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, 3.27. I no, no piąte, no nie ma rewelacji. Ale zobaczcie, że znowu różnica nie jest jakaś między mną a trzecim miejscem, nie? To jest różnica niecałej sekundy. Zobaczcie. No ale już różnica między mną a tym, co jest na pierwszej pozycji, no to już jest, zobaczcie, 10 sekund, także przepaść totalna, nie? Można sobie herbatę zaparzyć za ten czas, co ten gościu dojechał. Okej, okay. Zobaczmy, co tam się uszkodziło. Że coś się stało z moim autem dziwnego, bo to było na samym początku, jak tylko wyjechałem ze startu i wszedłem w ten taki jakby ładny, długi ślizg, który mi wyszedł i wtedy taki pełny entuzjazmu powiedziałem, no fajnie, fajnie. Zobaczmy, zobaczmy, coś się, ale kurde, nie mogę zajrzeć. Dobra, na pewno zmienimy sobie oponki. Tak się zastanawiam, spróbujmy tych softów, może co? Tu mamy repair, tune, ale tu chyba mam ile kilometrów? Ile kilometrów, czekaj. Nie to. Jest ten, to nie. To nie. My tu mamy kilometrów 8, nie no, to już musimy sobie zrobić następnym razem. Myślałem, że to będą jakieś 3 czy coś. 3 będziemy mieli później. Tutaj mamy oczywiście możliwość naprawy samochodu. Chciałbym zajrzeć, ja tutaj mam włączoną automatyczną naprawę. Możemy sobie tutaj na chwilę wyłączyć to. Auto repairs, o, to sobie możemy wyłączyć. I wejdziemy sobie teraz w naprawę. Czyli wydech mi się gdzieś zrypał. Jest ciekawe. W nic nie uderzyłem na samym początku, nie? Standard, standard i standard. No i chyba git, nie? Tak zostawimy. 10 minut 6. Są minuty czy godziny naprawy? Poważnie, w 23 minuty wszystko ogarną? To niezłe mechaniki. No co, mają części, to wiesz. Pyk, pyk, pyk.
albo jakieś tam łatki, niełatki czy coś. Naprawiają chłopaki. Pyk. No dobra, samochód naprawiony, wygląda sobie tak. Czyli coś mi się stało z wydechem. Ja myślałem, że coś z audio nie tak było, ale to był jednak wydech. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne z Derta Rally 2.0. Trzymajcie się ciepło, na razie. Hejka.